Antek Królikowski przez długi czas miał opinię imprezowicza i bawidamka, który skakał z kwiatka na kwiatek. Gdy zaczął spotykać się z Joanną Opozdą, przewidywano, że będzie to kolejny przelotny związek, jednak Antoni zaskoczył wszystkich, biorąc z aktorką ślub po stosunkowo niedługim czasie randkowania. Wkrótce wyszło na jaw, że Opozda jest w ciąży, chociaż oboje przekonywali, że nie to było powodem decyzji o szybkiej ceremonii. Gdy już wydawało się, że Królikowski wreszcie się ustatkuje, jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość o tym, że jeszcze przed narodzinami syna aktor wdał się w romans z prawniczką, dla której ostatecznie porzucił Joannę. Skandal, który opisaliśmy jako pierwsi, wyraźnie popsuł Antkowi plan udawania męża i ojca roku. Wściekły celebryta postanowił zemścić się na naszym reporterze, wyzywając go na ostatniej konferencji prasowej. Królikowski nadal nie przyznaje się oficjalnie do tego, że zdradzał Joannę, ale nie zamierza też już chyba udawać, że nadal są razem. W ostatnich relacjach na Instastories zamieścił filmiki z nocnego rajdu samochodem ze znajomymi. W tle leci smutna piosenka o miłości. Świat jest mały, bierz go w dłonie i wyciskaj jak owoce. To historia też o tobie, też płakałem całe noce. Już wybija szósta, a ja się nie chcę kłaść, no bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz. Więc do ogniska wrzuć stare zdjęcia, czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko tobą pachnie lawenda, do ogniska wrzuć stare zdjęcia, brzmi fragment tekstu utworu SB Mafia, zapewne nieprzypadkowo uchwycony na nagraniu.